Czy potrzebujesz dodatkowej gotówki? Czy chciałbyś zrobić dodatkowe pieniądze? W szczególności na początku roku albo tuż przed wakacjami ludzie szukają sposobów na dodatkowe pieniądze. W tym filmie chcę Ci pokazać 4 sposoby, które pozwolą Ci zarobić dodatkowe kilkaset złotych w miesiącu. A na koniec dorzucę jeszcze pewnego bonusa. Zapraszam. Przechodząc do konkretów, jeden z najprostszych sposobów na dodatkowe pieniądze to zostanie kierowcą Ubera, Glovo czy jakiegoś innego Bolta. Na TikToku widziałem niedawno kilka osób, które nawet zrezygnowały z pracy w korporacji i porównują swoje zarobki z pracą jako kurierzy. I okazuje się, że czasami zarabiają znacznie więcej. A to wszystko przy dużo mniejszym stresie. Zalety więc wydają się być oczywiste. Przede wszystkim nienormowane godziny pracy, czyli pracujesz kiedy chcesz i jak chcesz. Praktycznie nie masz żadnych stałych kosztów, poza własnymi siłami, jeśli jeździsz na rowerze albo hulajnogą. Według danych, które znalazłem w internecie, tacy kurierzy, dostarczający na przykład jedzenie, zarabiają między 30 a 35 zł na godzinę. A na stronie Glovo jest informacja, że kierowcy zarabiają nawet 8 tysięcy złotych miesięcznie. Poza tym wiem od kilku moich znajomych, którzy pracują w tej branży, że często zdarzają się też dodatkowe napiwki, dawane w gotówce. Jeden z moich znajomych opowiadał o dostawie sushi, w ramach której dostał 200 zł w papierku jako bonus. Oczywiście taka praca ma też trochę wad. Oczywiście najwięcej zarabia się w godzinach nocnych, albo kiedy jest po prostu bardzo brzydka pogoda. To właśnie wtedy najwięcej ludzi zamawia jedzenie z dowozem. Poza tym, żeby to się opłacało i żeby to miało sens, musisz mieszkać w większym mieście, gdzie po prostu takie sieci działają. Drugi pomysł to sprzedaż różnego rodzaju rzeczy używanych. Oczywiście tutaj z pomocą przychodzi Vinted, OLX czy Allegro lokalnie. Czasy mocno się zmieniły. Dzisiaj możesz sprzedawać już nie tylko ubrania, chociaż z tym te portale zazwyczaj są kojarzone, ale też jakieś pamiątki z PRL-u, książki, elektronikę, wyposażenie wnętrz, zabawki dla dzieci czy zwierząt i wiele, wiele, wiele innych. Jak się zorganizować? Poszukaj w swojej okolicy lumpeksów, second handów, czy też po prostu lombardów. Może jest też jakiś dobry sklep w okolicy z antykami? Jeśli masz taką możliwość, to będąc w takim sklepie, obserwując jakieś te rzeczy, od razu sprawdzaj w internecie, za ile możesz je sprzedać. Prosta zasada. Kupuj taniej, sprzedaj drożej. Aktualnie dzięki sporej kwocie wolnej od podatku możesz całkiem nieźle zarobić. Z czasem to może stać się twoje naprawdę stabilne źródło dodatkowych przychodów. Nabierzesz też doświadczenia i szybko będziesz rozpoznawał, co opłaci się sprzedać. Dzisiaj na OLX-ie perełki z PRL-u, różnego rodzaju antyki, czy nawet markowe ciuchy używane schodzą w naprawdę wysokich kwotach. Kilka lat temu pamiętam, że razem z moją żoną prowadziliśmy second hand online. To jeszcze było przed czasami Vinted, mieliśmy własny sklep internetowy. Ale największą wadą tego biznesu było to, że po prostu szybko brakowało nam przestrzeni magazynowej. Oczywiście, jak to w żartach często jest opisywane, czasami też trzeba było się użerać z kupującymi, którzy nie byli zbyt życzliwi. Pomniejsza wada jest też taka, że musisz mieć jakiś kapitał na początku. Może niewielki, ale jednak te zakupy trzeba w second handzie czy w jakimś tam sklepie zrobić. Równocześnie nie zawsze trafisz okazję. Czasem zdarza się w taki sposób, że coś kupisz, ale nie znajdziesz szybko kupującego. Z czasem te rzeczy po prostu zaczynają się magazynować. Jest na to jednak sposób. Spróbuj dogadać się z takimi sklepami, czy będziesz mógł w jakimś terminie zwrócić te przedmioty. Czasami nawet second handy przyjmują całe paczki takich ubrań używanych z powrotem. A teraz tak przy okazji. Jeśli ten materiał Ci się podoba, to bardzo Cię proszę o jakąś aktywność pod tym filmem. Lajka, komentarz i subskrypcję, ponieważ to po prostu pozwala mi lepiej trafić do nowych odbiorców. Z góry bardzo Ci dziękuję. Kolejny sposób na dodatkowe pieniądze to praca tajemniczego klienta. Na rynku znajduje się sporo firm, które cały czas rekrutują nowych tajemniczych klientów. Zadaniem takiej osoby jest weryfikacja na przykład standardu i jakości obsługi klienta w różnego rodzaju sklepach. Może to być sieć jakaś telefoniczna, może to być market budowlany lub coś podobnego. Otrzymujesz bardzo konkretny scenariusz do wykonania oraz formularz do uzupełnienia. Taka praca zajmuje czasami godzinę, czasami maksymalnie dwie, a zarobki wahają się między 15 a nawet 200 zł za jedno takie badanie. Oczywiście, jeżeli chcesz zarabiać więcej, musisz podejść do tematu trochę bardziej profesjonalnie. Co mam na myśli? Chodzi o to, żebyś dokładnie trzymał się scenariusza oraz poprawnie wypełniał dany formularz. Jeśli popełnisz jakiś błąd, stosunkowo niewielki, to firma prawdopodobnie zapłaci za takie badanie, ale nie będzie mogła z niego korzystać. Tym samym niezbyt chętnie zatrudni Cię kolejny raz. A teraz drobny plot twist, taki dodatkowy bonus do pracy tajemniczego klienta. Rozumiem, jeżeli nie masz ochoty udawać tajemniczego klienta i odtwarzać jakichś scenariuszy. Ale wyobraź sobie taki scenariusz, że jesteś Coca-Colą albo jakąś firmą produkującą baterie, Duracellem. No i umówiłeś się z Żabką, że we wszystkich Żabkach ma być określona reklama, w określonym miejscu mają stać na przykład właśnie produkty Coca-Coli czy jakieś baterie. No więc trzeba to zweryfikować, czy Żabka wywiązała się z tego zobowiązania. Jak to zrobić? No cóż, kiedyś trzeba było powstać po prostu pracowników, którzy objechali wszystkie te Żabki. Ale Żabek jest mnóstwo. I oczywiście Żabka stanowi tu tylko przykład. Na rynku istnieje mnóstwo aplikacji, niektóre podaję Ci w opisie poniżej, które pozwalają Ci pracować jako tajemniczy klient bezpośrednio z Twojego telefonu. Chodzi o to, że kiedy znajdujesz takie zadanie, po prostu wchodzisz, wykonujesz zdjęcie i dostajesz kilka czy kilkanaście złotych za takie zlecenie. Czasami jest to na przykład sprawdzenie, czy w Rossmanie produkty są odpowiednio wyłożone, czy w galerii handlowej one są tam, gdzie powinny być, czy jest sieć posprzątana i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka.
Czy wiesz, że więcej osób umiera od spadających kokosów na głowę niż od rekinów? Prawda. Kolejny pomysł to różnego rodzaju prace chałupnicze. Istnieją różnego rodzaju portale, na których znajdziesz tego typu zlecenia. Dawniej była Oferia, dzisiaj nazywa się Majsteria, ale również są dedykowane grupy na Facebooku dla konkretnych miast. Takie zlecenia jak wyprowadzanie zwierząt, wynoszenie śmieci, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi, sprzątanie posesji, sprzątanie mieszkań i roznoszenie ulotek to tylko niektóre przykłady zleceń z ostatniego tygodnia. Oczywiście możesz takich zleceń też szukać po prostu pytając swoich znajomych, albo jak już mówiłem, szukać na grupach na Facebooku. Tego typu zlecenia często niestety są jednorazowe. Ale równocześnie, jeżeli na przykład zająłbyś się sprzątaniem mieszkań i wykonasz to zadanie bardzo dobrze, to niewykluczone, że ktoś będzie potrzebował Cię drugi albo trzeci raz. Nie wspomnę o takich zadaniach, które wymagają minimalnie inwestycji, takich jak na przykład pranie tapicerki za pomocą różnego rodzaju odkurzaczy. Jeden z takich ciekawszych zleceń dodatkowych jest na przykład wyprowadzanie psów. Co prawda w naszym kraju nie jest to zbyt popularne, ale za naszą niemiecką granicą tych zleceń jest tam bardzo dużo. Chodzi o to, że po prostu wyprowadzasz jakiegoś psa w określonych godzinach, kiedy domownicy są w pracy. Zaleta jest taka, że nie musisz mieć tylko jednego psa. Poznałem kilka osób, które z tego się utrzymują. Wyprowadzają zawodowo psy. A na koniec mały bonus. Jak znaleźć legalną pracę przez internet? W dobie sztucznej inteligencji coraz więcej jest potrzebnych freelancerów. Freelancerzy to osoby, które wykonują zlecenia przez internet. Może to być na przykład pisanie tekstów, opisywanie produktów w sklepie internetowym, wprowadzanie aukcji na Allegro, prowadzenie social mediów, czy odpisywanie na wiadomości mailowe. Jeśli ten temat Cię interesuje, to w opisie do tego filmu znajdziesz linka do mojej książki, a dokładnie rzecz mówiąc, poradnika, przewodnika, który krok po kroku pokaże Ci, jak znaleźć pracę przez internet. A teraz chciałbym zaprosić Cię do innego mojego filmu, gdzieś tutaj powinien się wyświetlić. W tym filmie pokażę Ci kilka niesamowitych narzędzi, opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki zrozumieniu tego, jak działają, będziesz mógł zarobić naprawdę duże pieniądze. Zapraszam. O, tutaj. Kliknij. Tak, to teraz ten moment. Nie, to teraz już nic tutaj nie będzie.